Z okazji tego, że niedługo idziemy do szkoły, to przygotowałam sobie bardzo fajną wyprawkę Lego! W tym filmie pokażę Wam piórnik Lego, linijkę Lego i jeszcze ołówek, gumkę i temperówkę Lego oczywiście! W pierwszej kolejności rozpakujemy sobie piórnik. No to teraz odpakujmy sobie nasz piórnik. No i co mamy? Mini figureczkę do złożenia, taką bez włosów i płytkę wielką. Tutaj jakąś ulotkę. Są tutaj pokazane inne przybory szkolne Lego. To bardzo fajne i są ich numerki, więc będzie łatwiej je znaleźć, jeżeli ktoś chce sobie je kupić. Tutaj mamy jakiś materiał, który pozwoli, że coś się nie pogniecie. No i za chwilę odpakujmy sobie drugą rzecz. Figurka, którą dostajemy w tym piórniku, nie ma żadnych nadruków na torsiku ani nie posiada żadnych włosów. Jest tutaj takie miejsce, gdzie możemy ją umieścić. To duży plus. No to teraz otwórzmy sobie ołówki, gumkę i temperówkę Lego. Teraz nasze ołówki nie są natemperowane. Tutaj mamy wszystko zapakowane. Minifigurkę też tutaj mamy. Chyba taką samą, czy ma inny torsik, to nie wiem. Temperówka bardzo fajna, można ją dać na studa. Tutaj pewnie można tu dać na ołówek, jest to jakiś chwytak. No, chyba tak. Za chwilę pokażę Wam przybory z bliska. Tak się prezentuje po rozpakowaniu nasz zestaw. Dostajemy tutaj aż 4 ołówki, temperówkę i gumkę do zmazywania. Niespodzianka, minifigurka może na niej usiąść. Na ołówku możemy umieścić taki element ze studami. Jest naprawdę fajny. No to teraz odpakujmy sobie naszą linijkę Lego. Klocuszki! Trzeba ją zbudować! Bardzo ciekawe! Jest instrukcja, króciutka pewnie jest. Tutaj nie wiem co, ale jakieś tam napisy. I taka sama ulotka, jaka była w piórniku. Linijkę możemy zbudować 15 i 30 centymetrową. Tak się prezentuje z drugiej strony instrukcja. No to będzie speed build. Wygląda 30-centymetrowa linijka. Do linijki dostajemy jeszcze figureczkę, która ma naprawdę ciekawą koszulkę, choć bez nadruku.
No i co, jestem już gotowa do szkoły. Przybory szkolne Lego to był super pomysł, aby zrobić ołówki z napisem Lego super, gumka do zmazywania ze studami super. Po prostu bardzo mi się podoba ten pomysł. No to do zobaczenia w następnych filmach. Subskrybujcie mój kanał i dawajcie łapki w górę. Pa, pa!